Zapraszam na film o takim nietypowym wintowaniu. Tu widzicie takie długie szpilki 300 mm. Robiłem to w tokarce, ale w tokarce bałem się zablokować w koniku, bo to na sztywno. Tu widzicie tak. Pod spodem jest uchwyt wiertacki f 160. Tu u góry taka listwa szlifowana i podłożone takie podkładki tam z boku żeby była przerwa, żeby szczęki luźno chodziły no i teraz o, sobie gwintuję o, to było, tu jest akurat dwójką od spodu wkładam tam detal nie bardzo to widać, pokazane zobaczycie może później o, wsuw wie, wsuwam tam do pewnej długości tu dociskam no i tylko trzeba za każdym razem Dobrze wyczyścić ten y, gwintownik, posmarować troszkę tereborkiem. No i z powrotem. Gwintiarka to robi automatycznie i dużo szybciej mi to wychodzi niż na tokarce. Robiłem to już kilka razy y, na tok i się bardzo męczyłem. A tu jest taki y, dobry i sprawdzony sposób. No teraz wiadomo gwintownik się nie kręci. Miałem takich listew kilka, zostawiłem sobie tylko tyle, co mi potrzeba, o tu widzicie ten natwór, on ma gwint na 25 mm tylko, z jednej i z drugiej strony. No i teraz zaraz zobaczycie, teraz będzie zaraz druga część, o teraz troszeczkę inaczej widać, teraz będzie ze statywu, statycznie, także ja mocuję, tego nie widać, może troszeczkę za blisko, no chciałem zobaczyć, żebyście zobaczyli samo gwintowanie. Także bardzo ciekawy sposób, jest, w tym bardziej, że wiertarka ma prześwitu chyba około 500, maksymalnie, jakbym wszystko pozdejmował. O, i troszeczkę powstaje temperatura, ale to się sztuki zmieniają, także to się nic nie dzieje. Tutaj był fabrycznie uchwyt wiertarski od 3 do 16, powiem Wam co się stało z tym uchwytem. Szczęki w tym uchwycie się wymieliły i teraz mam kupiony na no, troszeczkę droższy, za 70 zł uchwyt. No i w tym to wszystko ładnie chodzi, tu są szczęki od 1,5 do 16. Powiedział mi sprzedawca, że te tanie uchwyty, te do 25 zł, to nic nie warte, bo szczęki są po prostu nieutwardzone. A w tych troszeczkę droższych, one są ciut droższe, niedużo, ale te uchwyty wiertarskie są już dużo lepsze. No powiem Wam, że tak byłem dzisiaj zaskoczony. Nie namęczyłem się, nie narobiłem, bo to samo przykręcanie, o i tylko opuszczam, aby załapał gwintownik. I później praktycznie muszę tylko pilnować, jak będzie wyjeżdżał, żeby nie strzelało do góry. No i zrobiłem 13 sztuk, to co zawsze zajmowało mi dużo czasu, teraz niecałe pół godziny. I wszystkie sztuki były praktycznie gotowe. Jeszcze może ten sposób coś tam dopracuję. Jak macie jakieś porady, jakieś sposoby swoje, to piszcie w komentarzu. Chętnie też ja też skorzystam. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne moje filmiki.